Wyniki dzisiejszego odcinka już za nami, z dwiema parami się pożegnaliśmy. Dzisiaj oceny waszego tańca były mniej przychylne, wydaje się, niż częściej, niż w poprzednich odcinkach. Czy czuliście się zagrożeni? No dzisiaj był taki dodatkowy stres związany z tym, że faktycznie dwie pary odpadają. To już jest taki moment w programie, w którym każdy z nas jest zagrożony, bo wszyscy bardzo dobrze tańczymy. Więc gdzieś tam od rana i Ania, która zawsze jest spokojna, gdzieś tam mieliśmy taki delikatny stresik faktycznie o to, że dzisiaj możemy odpaść, no ale wiedzieliśmy, że nie możemy nic zrobić. To jest decyzja jurorów, decyzja widzów. My możemy tylko dać z siebie wszystko na tym parkiecie. Trenowaliśmy teraz 2 tygodnie, bo mieliśmy tydzień przerwy, nie było odcinka. Trenowaliśmy 2 tygodnie, to były bardzo intensywne 2 tygodnie. No i wydaje mi się, że daliśmy radę. No tak. No było to przerażające rzeczywiście, jak odpadają dwie pary, prawda? No, każdy może się znaleźć w tej sytuacji, więc na pewno no, było ciężko stać tutaj na tych znaczkach i się opanować. Chociaż ja jakoś tak czułam taki fajny spokój, bo wiedziałam, że dobrze zrobiliśmy to, co przygotowaliśmy, że to, co chcieliśmy, wyszło w tym momencie, w którym chcieliśmy i było to trzeba. Więc gdzieś nigdzie tak czułam taką obecność, że to jest możliwe, że znajdziemy się w tym półfinale i jestem bardzo szczęśliwa, że tak się zdarzyło, bo możemy spędzić kolejny tydzień z tyle wspaniałych momentów, że warto.